Rozdział 18. Nocna Rada Dwunastu Nocników. Jako bardzo znaczna osobistość na terenie gruntowania demokracji i zwalczania reakcji, Marek został zaproszony na ściśle tajne posiedzenie Rady Dalekiego Planowania. Zaproszenie dostarczono Diabłowi poprzedniego dnia o godzinie 12 w nocy. Niosło go pod ochroną plutonu wojsk MBP. W żelaznej skrzyni dwóch zamaskowanych kurierów oddali diabłowi skrzynię i wiązkę kluczy. Potem wzięli pokwitowanie i oddalili się. Po otwarciu żelaznej skrzyni Marek znalazł w niej drugą mniejszą. Dopiero w dwunastej kasetce leżała czerwona koperta z czarną trupią głową jako memento, zrozumiane każdemu. Miała na sobie 12 pieczęci. Wewnątrz było zaproszenie na jutro o godzinie 12 w nocy na nadzwyczajne zebranie. Diabeł był bardzo przejęty zapowiedzianą naradą i niecierpliwie oczekiwał jej terminu. W dużej, sklepionej sali przy ulicy Koszykowej odbyło się zebranie Rady Dalekiego Planowania. Gmach strzegł z powietrza zaprzyjaźniony superbombowiec typu DUP. Był mocno przywiązany na sznurku do lufcika otwartego okna jednego z pokojów, jak ratlerek do nogi stołu. I groźnie warcząc, krążył nad kamienicą. Ulicami jeździły nieustannie hiperczołgi typu GU, nastroszone armatami i karabinami maszynowymi. Ochrona ta dawała zebraniu poczucie względnego bezpieczeństwa od zamachu ze strony elementów sanacyjnych i reakcyjnych. Punktualnie o godzinie dwunastej w nocy. Za dwunastu fotelami z czarnego dębu stało dwunastu demokratów. Wszyscy byli w czerwonych togach, pantoflach i kapturach na głowie. Każdy miał na piersi duży czarny numer. Diabeł z pewnym zdziwieniem patrzył na stojące na brzegu stołu dwanaście nocników, lecz wkrótce dowiedział się, że mają spełniać bardzo ważną funkcję. Numer pierwszy zaczął mówić. Słowa jego krążyły w powietrzu jak nietoperze. Szanowni demokraci, jestem przekonany, że reakcja, sanacja i międzynarodowa plutokracja, gdyby wiedziała, że dziś odbędzie się tu zebranie filarów polskiej demokracji, to by zrobili wszystko, aby nam przeszkodzić. Budynek jest dobrze strzeżony. Z góry pilnuje go zaprzyjaźniona forteca powietrzna, super dup, więc możemy mieć trochę pewności, że nie zaskoczy nas, wraża akcja. Natomiast stratosfera jest wolna i stamtąd grozi nam akcja kapitalistyczna. Naturalnie, jako demokraci ludowi jesteśmy nieustraszeni, lecz ostrożności nie zawadzi. Podła reakcja w swych wypowiedziach na parkanach zdradziła sekrety zabezpieczenia się od niszczycielskich skutków bomby atomowej. Zamierzali wykpić naszego sojusznika, lecz zdradzili jedyny sposób ochrony przeciwko tej groźnej broni. Jaki to sposób? Wiemy wszyscy: od ruskiej bomby atomowej chroni nocnik fajansowy. Z tymi słowy mówca wziął za ucho ze stołu stojące naprzeciw niego naczynie i uroczyście wdział je na kaptur. Za jego przykładem poszli wszyscy i wkrótce, za długim dębowym stołem, w potężnie sklepionej sali rozpoczęła się sesja rady dalekiego planowania. Przede wszystkim na porządku dziennym, raczej nocnym, Dwanaście nocników postawiło kwestię zagrożenia ze strony polskiej reakcji zagranicznej. Uznano, że w danej chwili największe niebezpieczeństwo dla wszystkich zaprzyjaźnionych państw przedstawia armia Andersa we Włoszech, która, jeśli zechce, może zetrzeć z powierzchni Ziemi wszystkie zaprzyjaźnione rządy w ogóle, a także i w szczegółach. Głos dano w sprawie zaradzenia tej grozie. Która zawisła nad losem kontynentu i dwunastu nocników. Nocnikowi, numer 12. Szanowni demokraci ludowi rozpoczął uroczyście nocnik. Cóż znaczy dla trzystu milionów demokratów garstka, sto tysięcy zmęczonych wojną żołnierzy drugiego Korpusu? Uważam, że najłatwiej zwyciężyć ich po prostu bojkotem. Milczeć o nich w prasie, w radiu i pogrążyć w fali zapomnienia. Zauważyłem, że od czasu, gdy zaczęto w prasie demokratycznej pisać o drugim korpusie, cały naród zaczął korpus kochać, śpiewać o nim pieśni, a generał Anders stał się bohaterem narodowym. Taktykę taką uważam za błędną i proponuję całkowite zaprzestanie Wymieniania gdziekolwiek nazwy, drugi korpus, niech utoną we mgle zapomnienia. Wstał nocnik numer 11. Wielcy demokraci, ja uważam, że najlepszą bronią jest oczernianie przeciwnika. Odsiedziałem 15 lat w różnych kryminałach za przekonania i czyny demokratyczne i zawsze, gdy zarzucano mi kradzież, na przykład, Twierdziłem, że oskarżający mnie jest złodziejem. Uważam, że trzeba korpus przedstawić opinii jako bandę kryminalistów. Dowódcę jego jako zaginionego Hitlera można udowodnić to dokumentami, świadkami i fotografiami. Z początku może nas będą słuchali ze śmiechem, potem ze zdziwieniem, następnie ze znudzeniem, potem z obojętnieniem. Wreszcie przyzwyczają się i w końcu uwierzą. To najlepsza droga do celu. Nocnik numer 10 powiedział: Kochani demokraci, znam siebie i was, i dlatego uważam, że znam dobrze naturę ludzką. Najłatwiejszą drogą do unieszkodliwienia przeciwnika to pogrążenie go w dobrobycie. Wyobraźcie sobie Andersowca, który będzie miał 10 kufrów. W jednym ubrania, w drugim bielizna, w trzecim jedwabie, w czwartym naczynia, w piątym posiłek i, i tak dalej. Czy jemu zechce się zwalczać naszą piękną demokrację? Do walki zawsze gotów człowiek biedny, który nic nie ma do stracenia, wszystko zaś do zdobycia. Już jeden tylko dobry garnitur robi człowieka ostrożnym. A jeśli w kieszeniach tego garnituru zabrzęczą kasztany, to jest ostrożny jak lis. Ja proponuję przez naszych agentów osypać korpus złotym deszczem, ryczeć nieustannie w prasie o nędzy żołnierza i skąpstwie aliantów dla bohaterów. To, uważam, jest najlepsza droga do opanowania sytuacji i unieszkodliwienia wartości bojowej korpusu. Nocnik numer 9 rzekł: Wielce szanowni demokraci ludowi! Wszystko może Polak przezwyciężyć, lecz jest coś, czego Polak prawdziwy nigdy nie pokona: to tęsknota. Możemy łatwo zniszczyć cały korpus, większość jego ściągnąć do kraju, resztę zaś zatruć nostalgią. Jest to najlepsza droga do celu. Trzeba tylko sprytnie zabrać się do pracy. Przede wszystkim trzeba do kin włoskich pchnąć dobrze opracowane psychologiczne filmy polskie, na których chorze dziewczęta będą śpiewały rzewne piosenki: O mój rozmarynie, Wróć Jasieńku i tak Pokazać mu polskie łączki, chaty, lasy, strumyki, brzuski, góry, górki i pagórki. Rzucić na rynek włoski, tanio, mnóstwo patefonów i płyt. Niech posłucha Agnieszkę, i jak umówiłem się z nią na dziewiątą, żaden nie wytrzyma. Akcję tę łatwo rozpracować. Za skutek ja ręczę. Trzeba zagrać na sentymencie, na sercu. Gdy przyszła kolejna diabła, to powiedział: Jaśnie, wielmożni demokraci. Jako doświadczony demokrata proponuję opanowanie korpusu drogą spirytystyczną, to znaczy alkoholową. Człowiek pozbawiony ojczyzny i tęsknący za nią jest szczególnie chętny do kieliszka i szklaneczki. Proponuję, aby tę skłonność zwiększyć, rzucić na rynek włoski naukowe opracowania o pożyteczności alkoholu dla ciała i ducha. Poza tym, wydać mnóstwo popularnych broszur o budowie aparatów samogonowych i pędzeniu bimbru z mąki, cukru, rodzynek. Jestem przekonany, że w dwa lata po rozpoczęciu tej akcji wszyscy tam przestaną myśleć o polityce, kwestiach patriotycznych albo społecznych i zajmą się spirytualiami. Po wypowiedzeniu się wszystkich głos zabrał nocnik numer jeden. Z początku długo stał. Z politowaniem spoglądał na 11 nocników. Wreszcie powiedział: Nie oczekiwałem nadmiaru rozumu od szanownego zebrania. Ale żeby takie głupstwa pleść, to trzeba być niedoświadczonymi demokratami ludowymi, ale burżuazyjnymi ministrami państw kapitalistycznych. Wykazaliście dobitnie że nie znacie ani historii, ani psychologii, ani polityki. Okazało się, że nie umiecie dobrze uplanować ani jednego posunięcia na większą skalę, które byłoby radykalne i wynikało z całości sytuacji. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jedynie my, prawdziwi demokraci ludowi, umiemy patrzeć na długą metę. Natomiast wszyscy inni politycy i dyplomaci świata starają się tylko o doraźne sukcesy. Otóż, czym jest drugi korpus? Na krótką metę drobiazg. Na długą potęga. Straszne dla nas jest istnienie korpusu nie dlatego, że może rzucić się na Jugosławię albo przebić się do Polski. Straszny jest jego mit. I sztandar. To obecnie jest radością, nadzieją i otuchą Polaków w Polsce. W razie konfliktu stanie się piorunem. 100 tysięcy ludzi w 100 dni stanie się potężną armią fanatyków. Tym właśnie jest korpus dla nas. A czym jest dla aliantów, którzy potrafią patrzeć na krótką metę? Kłopotliwym rekwizytem. Który chętnie by złożyli do lamusa, ale nie wypada. Rozumiecie? Zobowiązania, sojusznicy. To ich krępuje wobec opinii publicznej teraz i trochę mniej wobec historii na przyszłość. Więc chcąc usunąć korpus z terenu gry, trzeba działać drogą łatwą i prostą, cudzymi rękami. Trzeba stworzyć motyw psychologiczny. Wobec którego alianci nie będą się krępowali ze sprzymierzeńcami. Trzeba naszczuć opinię zagraniczną na korpus. Mówca zamilkł. Obwiódł oczami jedenaście nocników i spytał: Czy wiecie, jaka jest najpotężniejsza broń? Bomba atomowa, odezwał się Marek. Głupstwo, rzekł nocnik numer jeden. Bomba atomowa może być straszna tylko w naszym posiadaniu. Przy tych słowach mówca, w dowód prawdy swych słów, i jednocześnie, żeby się popisać odwagą, zdjął z kaptura nocnik i postawił go na stole. Potem mówił dalej: Najpotężniejszą bronią jest krzyk: Mury jerycha padły od wrzasku. Wrzask może człowieka zabić, zamęczyć. Pozbawić możliwości rozumowania, nie dać żyć. I w tym wypadku jest jedyną skuteczną bronią, bo. Tu mówca uniósł palec w górę i zrobił drugą pauzę. Zgadza się z życzeniami tych mężów stanu, którzy o losie korpusu decydują, bo zadecydują przyparci do muru przez opinię publiczną, więc umyją rączki i korpus, który powstał z niczego, Stał się zaś potęgą militarną, potem i moralną dla kraju, zniknie z powierzchni ziemi. I to, czego nie dokonali faszyści i hitlerowcy bronią, dokonamy łatwo my, ludowi demokraci, krzykiem. Więc trzeba tylko krzyczeć, krzyczeć i krzyczeć. Trzeba oskarżyć korpus o wszystko, co komu do głowy przyjdzie o zamiary agresywne. O faszyzm, o bandytyzm, o spekulację, o brak moralności i religijności, o sprzeniewierzenie się ojczyźnie. Trzeba o tym pisać wszędzie, krzyczeć przez radio i na konferencjach. W kraju to wytworzy tylko większą miłość do korpusu, ale my swój cel osiągniemy, bo obiekt miłości zniknie. Mówca przypieczętował te słowa ciosem pięści w stół. Kampania ta właśnie jest rozpoczęta, ale musi przybrać na sile i stać się burzą. Na drugim miejscu obrad Nocnej Rady Dalekiego Planowania postawiono sprawę likwidacji prasy polskiej za granicą. Po omówieniu ważności tej kwestii, numer jeden usiadł. Głos zabrał numer dwunasty. Jak mi wiadomo, za granicą wszystkich znaczniejszych polskich pisarzy i publicystów jest około stu. Więc, jeśli potrafimy zlikwidować 100 tysięczny korpus, to czyż nie możemy zlikwidować stu krzykaczy? Ja proponuję zlikwidować ich najprostszą drogą fizycznie. Nie trzeba nawet wszystkich. Zniknie jeden, drugi, trzeci innym zaś odechce się krzyczeć. Mówca usiadł. Wstał numer jedenasty. Uważam, że przeciw nim można zastosować tą samą metodę, jak i przeciw korpusowi zacząć krzyczeć, że są to faszyści, hitlerowcy, komuniści, że zagrażają istnieniu każdej demokracji. Można wyciągać wszelkiego rodzaju oskarżenia osób pojedynczych i wszystkich razem to na pewno odniesie skutek. Nocnik numer 10 powiedział: Uważam, że najlepszy sposób to przeciągnięcie takich typów do naszego obozu. Wówczas będą nie tylko unieszkodliwieni, lecz i wykorzystani. Numer 9 rzekł z patosem: Szanowne Zgromadzenie, jestem sam, mówiąc skromnie, największy pisarz wszechczasów i wszechświatów. Jeśli nie znalazłem uznania, jeśli oskarżono mnie o plagiaty, to tylko przez zawiść zawodową i niski poziom kultury sanacyjnej. Numer pierwszy ostro przerwał mówcy. Nie mówi się kultury sanacyjnej. Kultura jest jedna, tylko marksistowska, reszta to brak kultury. Bardzo przepraszam, wymsnęło mi się, tłumaczył się numer dziewięć. Więc sądząc, według siebie, uważam, że każdy pisarz i publicysta ma jednego tylko boga pieniądze. Więc trzeba roztoczyć przed pisarzami polskimi za granicą perspektywy wspaniałych możliwości zarobkowych w Polsce. Można zawierać z nimi kontrakty, drukować zaś, jeśli rzeczy nie są na demokratycznym poziomie, tylko egzemplarze autorskie i im posyłać. Po wydrukowaniu dwóch, trzech książek, każdy z nich jest nasz, albo co najmniej unieszkodliwiony. Nocnik numer 8 powiedział: O wiele taniej i skuteczniej byłoby oddziaływać na ich próżność. Każdy pisarz uważa siebie za niedocenionego, niezrozumianego, i jeśli zacząć drukować o nich entuzjastyczne recenzje, krytyki całe broszury o wspaniałości tego lub owego bubka żołędnego, to gotów będzie na spadochronie tu wylądować, albo zgoła na parasolu, aby tylko móc wchłaniać na miejscu słodki dymek demokratycznego kadzidła. Ci dopiero nam nie poznali się. Nocnik siódmy rzekł Trzeba działać drogą kontrastów. Podniecać ich wariacką wyobraźnią, bo w gruncie rzeczy to nie są takie głupie typy, jak wyglądają. Na byle jaką przynętę mogą nie pójść. Otóż trzeba tych pisarzy, których mamy już w kurniku, osypać godnościami, orderami, nagrodami, stanowiskami. Tłustszych z nich i pewniejszych, naturalnie, od czasu do czasu wypuszczać za granicę, nawabia. Aby nędza emigracji przekonała się, jak dobrze wygląda, lśni i ocieka sadłem pisarz demokratyczny. Jestem przekonany, że tamta hołota, jeśli się nie upokorzy i nie przyjdzie do rączek, z zawiści zacznie chorować, tracić na wadze, wpadać w melancholię. Wreszcie wszyscy obrócą się w cienie i w ogóle znikną. Numer sześć powiedział. Moja metoda taka. Nie zwracać uwagi na pisarzy emigracyjnych, lecz drukować w Polsce wszystkie ich utwory, które ze względów taktycznych można wydrukować. Czytelnik polski zobaczy, że jest cały komplecik jego wieszczów. W ten sposób przestanie liczyć na to, że tam ktoś walczy piórem o jego wyzwolenie i skapcanieje. Pisarz za granicą, widząc, jak jego twórczość cenią w Polsce, na pewno nie wytrzyma, aby nie przyjechać po owoce moralne i materialne swych sukcesów. Wstał Marek. Ja proponuję obsypać ich odznaczeniami, tytułami honorowymi, dyplomami, ale zrobić, co można, aby odgrodzić od pieniędzy. Bo jak taki typ dostanie gotówkę, to zaraz kupi willę albo założy przedsiębiorstwo pogrzebowe dla rodaków, lub pojedzie na Honolulu hodować banany, albo do Brazylii łapać motyle i będzie dalej nieuchwytny i szkodliwy. Po wyładowaniu mądrych projektów ze wszystkich nocników zabrał głos numer pierwszy. Ze smutkiem stwierdzam, że i w tym wypadku nie popisaliście się wysokim, ani głębokim, ani szerokim rozumieniem. Numer dwunasty zaproponował terror. Co wynika w tym wypadku z terroru? Sprząta się jakiegoś pismaka i robi się z niego bohatera narodowego, bohatera idei walki o wyzwolenie Polski od nas. Każde głupstwo, które na baz grał, będzie wyolbrzymiane. Analizowane, przypominane, a my wystawimy siebie w świetle tchórzów, bojących się głosu pojedynczych pismaków. Więc terror przerzucony za granicę wywoła skutek przeciwny zamierzonemu. Co się tyczy wszystkich innych rad, to żadna z nich pojedynczo nie jest dobra. Natomiast wszystkie razem, zastosowane w odpowiednim czasie. Mogą spełnić dużą robotę. Przede wszystkim mamy do czynienia z grupą ludzi o różnych temperamentach, inteligencji, zdolnościach, przeżyciach, gustach, charakterach. Mogą być wśród nich tacy, którzy nie pójdą na żadną przynętę i na każdej poznają się, więc trzeba działać z zewnątrz wszystkimi metodami, a jako główną metodę zastosować rozsadzanie. Od wewnątrz. Właściwie istnieje ono samo przez się, tylko trzeba je obserwować i podsycać, gdy będzie słabło. Chodzi o to, aby wysiłki pisarzy i publicystów emigracyjnych były rozproszone, aby nie było wspólnych metod działania, a gdy takie metody powstaną, trzeba je druzgotać. Groźny może być dla nas tylko zgodny i zdecydowany obóz. Tymczasem na emigracji obserwujemy coraz więcej rozpraszania się i wrogości wzajemnej. Pismo ŻRE się z pismem, publicysta z publicystą, pisarz z pisarzem. Każda nowa placówka literacka jest zaciekle zwalczana przez nich samych. Każdy pisarz mający powodzenie jest uważany za wspólnego wroga. Więc byczo jest! Z dumnych pisarzy zrobiła się psiarnia. I tylko podtrzymywać to trochę i dojdzie do tego, co nam potrzebne. Każdy będzie czuł się pokrzywdzony, zniechęcony. Wreszcie co zdolniejszy albo więcej ideowy, plunie i odejdzie. Część skapituluje, część umyje ręce i sprawa załatwiona bez nas. Słowem, wszystko jest na dobrej drodze. I jeśli was pytałem o środki zamknięcia ich głosów, to tylko dlatego, że przypuszczałem, iż któryś z was błyśnie jakimś pięknym pomysłem, lecz bardzo się zawiodłem. Ale mamy instytucję niezawodną, bezpiekę. Wydział Zagraniczny trzyma rękę na pulsie emigracji, więc możemy spać spokojnie. Emigracja musi sama siebie wydusić, resztę załatwi bezpieka. Rada dalekiego planowania. Skończyła swoje obrady o czwartej rano. Nocnik numer jeden polecił nocnikowi numer 12, odwiązać sznurek u Lówcika i zwolnić zaprzyjaźnioną fortecę powietrzną Super Dup. Bombowiec odleciał na wschód. Wydano rozkaz, aby zaprzyjaźnione hiperczołgi typu Gu przestały jeździć ulicami. I Warszawę ogarnęła cisza. Bankiet odbył się w swoim kółku. Jako swój znalazł się na nim naturalnie i diabeł. Stół był umeblowany bateriami flaszek i suto udekorowany przekąskami. Zamiast kwiatów zdobiły go piramidy rosyjskiego kawioru. Towarzystwo w liczbie dwunastu stało grupkami i rozmawiało. Rzodkiew klarował pomidorowi. Zobaczy wkrótce towarzysz, że w stosunku do mnie Dzierżyński, to szczeniak. Trzy lata w Polsce reakcjonisty z mikroskopem nie znajdzie. Złoto usty pomidor krzywił się z niesmakiem. Wierzył jedynie w propagandę. Ja, towarzyszu, nie lubię środków drastycznych. Uważam, że wszystko można załatwić łagodnie, systematycznie, bez hałasu. Co towarzysz na to? Pomidor zwrócił się do stojącego obok niego ponurego, zawsze milczącego bani. Hmm. Zależy. Od czego? Od termometru. A nie rozumiem. Temperatura normalna można działać normalnie. Podwyższona trzeba lodu. Nie pomaga. Operacja zarazi. Ogórek teraz Polski rozmawiał z ogórkiem trockim. Jeden uważał się za wielkiego mówcę, drugi też. Więc mówili, nie słuchając się nawzajem. Popisywali się dialektyką i prawomyślnością, myślami zaś byli przy stole. Diabeł rozmawiał z kapustą, który wykładał mu tajemnicę wyższej strategii. Do nich zbliżył się wyniosły, zawsze krytyczny cebula. Przez chwilę słuchał, potem przerwał mowę kapusty i zwrócił się do diabła. Jak towarzysz zareagował na ostatnie napisy na parkanach i murach? Przetrzymaliśmy okupację, wytrzymamy i demokrację. Już normalnie. Zastępuje je napisami: Przetrzymaliśmy okupację, ugruntujemy demokrację. Źle, mętnie, niezdecydowanie. A jak towarzysz opisać? Przetrzymaliśmy okupację, mamy demokrację. Krótko, jasno. Fakt dokonany. Zupełnie słusznie. Każe pozmieniać. Marek dziwił się, że zebrani nie siadają do tak ponętnie wyglądającego stołu. Czuł już głód, ale czekał niedługo. Drzwi w końcu sali otwarły się i wszedł ubrany po wojskowemu, lecz bez żadnych oznak średniego wzrostu, wieku i tuszy jego mość. Zapanowała cisza. Wojskowy stanął, ogarnął znudzonym wzrokiem obecnych na sali i powiedział: Siadajcie. Głos, chociaż był cichy, lecz brzmiał dla obecnych na sali osób jak rozkaz. Więc wszyscy siedli, gdzie kto stał. Ponieważ nie każdy był w pobliżu krzesła, więc większość siadła na podłodze. Marek stał, lecz widząc, co się dzieje, pośpiesznie usiadł i trafił na wyciągnięte nogi pomidora który syknął z bólu i powiedział złym szeptem diabłowi antydemokratyczny wyraz. Siadajcie do stołu! Skorygował sytuację wojskową, którego nazwisko było Struś. Po kilku obowiązujących uroczystych toastach na cześć nieobecnych wodzów duchowych zebranego tu towarzystwa, pito dalej, jak kto chciał. Wszyscy, jako demokraci z zamiłowania, powołania, przeznaczenia i fachu, apetyty mieli bajeczne, więc trunki lały się wzorowo. Jedynie bania, cebula i czosnek, którzy przeszli specjalną tresurę w obcych krajach, pili umiarkowanie i opiekuńczym wzrokiem ogarniali biesiadników. Natomiast Marek rżnął wódkę herbacianą szklanką, czym ku ogólnej zawiści... Wprawił w zdumienie nawet strusia. Wielki dygnitarz odezwał się do niego aprobująco. Obywatel to chyba specjalny kurs chlania ukończył. Marek odpowiedział skromnie. Piję normalnie. Jestem ciekaw, jak u obywatela wygląda ostre picie. Chodźcież tu. Dygnitarz odsunął nogą krzesło wraz z usadowionym na nim banią. I wskazał diabłowi miejsce obok siebie. Było to nadzwyczajne wyróżnienie. I Marek, odprowadzany złymi i zawistnymi spojrzeniami wszystkich, usiadł obok strusia, który też ssał wódkę wzorcową. Marek nalał trzy szklanki, ustawił je rzędem i wypił jedną za drugą, bez przerwy. – Zdrowo! – rzekł z aprobatą strusiu. Kapusta aż zzieleniał ze złości słysząc pochwałę Marka z ust tak wysokiej persony więc chcąc zmniejszyć sukces diabła powiedział to drobiazg ja znałem pewnego kapitana który potrafił jednym tchem wypić pół szklanki spirytusu i natychmiast powiedzieć swe nazwisko Marek uśmiechnął się i rzekł ja wypiłem całą szklankę spirytusu i powiem swoje nazwisko. Ciekawe, rzekł struś. Przyniesiono litr spirytusu. Diabeł był zły, bo dostrzegł ogólną zawiść towarzyszy z powodu wyróżnienia go przez struśa, więc zaproponował podstępnie. A może zrobimy tak: Niech każdy wypije na cześć największego demokraty świata chociaż ćwierć szklanki. Ja zaś wypiję pełną szklankę. Rozpoczął się popis. Pili wszyscy, bo musieli, wobec tak ważnej intencji. Niektórzy po wypiciu spirytusu tracili oddech. Wielu łzy zoczulały się. Każdy spalił błony śluzowe gardła. Lecz nazwiska nikt nie mógł powiedzieć. Wówczas Marek wygłosił uroczyście: Niech żyje największy demokrata! Wypił szklankę spirytusu i powiedział Jestem Antoni Wierzba, pogromca hitlerowców i minister USA Było to rzeczywiście zdumiewające Aby trochę zatuszować sukces Marka Sprytny, choć małomówny, Bania rzekł Jemu łatwo powiedzieć swe nazwisko, bo je zna A któż z nas pamięta swe nazwisko? Ja mam ich 11 Zaczęto licytować się, kto ma więcej nazwisk Okazało się, że jedynie Marek ma prawdziwe nazwisko. Nie mógł przecież biedny diabeł zdradzić się z tym, że jego nazwisko jest fałszywe, bo wiedział z kim ma do czynienia. I to się potwierdziło, bo gdy spytano go, wiele ma nazwisk, dostrzegł na sobie uważne, fachowe spojrzenie żotkwi. Więc odparł ze wstydem. Jedno. Wywołało to ogólny wybuch śmiechu. I zawstydził się. Ale nie zaszkodził sobie w opinii strusia, bo pił nadal tęgo. Jak widać, rozpoczęte współzawodnictwo zasmakowało biesiadnikom, bo zaczęli się popisywać latami odbytego więzienia. Okazało się, że najwięcej odsiedział niepozorny ziółko, bo okrągłe 15 lat. Wówczas Bania, nadęty i zły powiedział. Ja, żebym odsiedział wszystko, na co zasłużyłem, to zabrałbym pięćdziesiąt lat. Wtedy odezwał się Czosnek. Siedzieć nie sztuka. Sztuka nie siedzieć. A wy, kolego, ile odsiedzieliście w więzieniu? Zwrócił się Kapusta do Marka, do którego ze względu na wyróżnienie go przez trusia poczuł nienawiść. Nic. Ta odpowiedź znowu wywołała wybuch śmiechu. Diabeł przeczekał go i powiedział. Ale ja siedziałem w piekle. To trzeba udowodnić, rzekł przenikliwy Rzotkiew. Zaraz udowodnię. Marek nalał na talerz spirytusu i zapalił go, gdy talerz ogarnął błękitny płomień, wsadził weń dłoń i trzymał. Drobiazg, rzekł zirytowany kapusta i wsadził palec w płomień obok dłoni marka. Lecz wnet go cofnął i ukrył w tłustej buzi. Jak to obywatel robi? rzekł z podziwem Struś. Mam w duszy ogień wiary w zwycięstwo demokracji i płomienną miłość dla Rosji, więc ogień dla mnie drobiazg. Struś łaskawie poklepał diabła po barku i wszyscy zębami zgrzytnęli z zawiści. Wysoko drań pniesie, rzekł szeptem czosnek do pomidora. Do czasu rzekł Rzotkiew i zrobił oko do cebuli. Spławimy go jak przyjdzie czas razem z Mikołajczykiem. Temat pobytu w więzieniach widocznie zasmakował towarzystwu albo był bliski sercu. Dobrze wstawiony ogórek Teres Polski zaproponował: A może przypomnimy sobie dawne dobre czasy i zagramy w salonowca? Projekt znalazł uznanie. I towarzystwo wkrótce z zapałem zabrało się do gry. Bania usadowił się w fotelu, reszta ciągnęła losy, kto ma być pierwszy ćwiczony. Zaszczyt ten przypadł Rzotki. Pochylił się i ukrył twarz w kolanach papy Bani. Jakoś nie było chętnych lać po kuprze groźnego dygnitarza. Wreszcie, jako stary kryminalista, machnął go Żółko. Rzotkiew podniósł się. Obwiódł oczyma uformowane przed nim półkole i może by nie znalazł swego chrzestnego, lecz dostrzegł informujący go zes, oka w lewo pomidora, więc nieomylnie wskazał palcem ziółkę, który musiał go zastąpić, kryjąc twarz w kolanach bani. Ponieważ ziółko nie miał konfidentów, to dość długo był ćwiczony przez kolegów, póki zgadł, kto go uderzył. Był to właśnie Marek. Gdy diabeł położył się, to wiele rąk podniosło się jednocześnie, aby machnąć go po kuprze. Wyprzedził wszystkich kapusta. Marek podniósł się, obwiódł oczami półkole i od razu wskazał palcem kapustę. Wiedział, że w nim wzbudził, zyskując względy strusia, największą antypatię. Kapusta ani razu nie mógł zgadnąć, kto go wali. I to dziwne, bo przecież był wieloletnim kryminalistą. Wywołując wybuchy śmiechu, wciąż mylił się. Najczęściej wskazywał marka, lecz zawsze nietrafnie. Diabeł zaś, wykorzystując swą piekielną siłę, tak go walił, że kapusta aż klękał. Struś, wsparty rękami w boki, obserwował tę zabawę i śmiał się wesoło. Co spowodowało jeszcze większy zapał uczestników do gry. Zabawa trwała. Kusz leciał z portek kapusty aż pod sufit. Było wesoło, przyjemnie i demokratycznie. Rozdział XIX. Dwaj prezydenci. Marek bardzo lubił objeżdżać służbowym autem różne dzielnice Polski. Nieraz spędzał w drodze po kilka dni, kontrolując działalność podległych mu placówek. W połowie kwietnia diabeł ruszył w objazd na Śląsk. W Katowicach praca stała na wysokim poziomie, lecz w powiatach była mocno zaniedbana. Marek z właściwą mu energią i wytrzymałością zaprowadził wszędzie porządek. Nic się nie ukryło przed jego przenikliwym wzrokiem i dygnitarze powiatowi bali się go ogromnie. Lecz jeden z tych dygnitarzy dał mu nauczkę i diabeł zaczął ostrożnie prowadzić swą robotę. Stało się to w Dąbrowie Górniczej. Marek wieczorem, po pracowicie spędzonym dniu, wyszedł na miasto. Szedł spacerkiem ulicami, nasłuchując rozmów i obserwując wszystkich dookoła. Było dość późno. Przechodnie zaczęli znikać z ulic. W pewnej chwili Marek posłyszał z dala krzyki. Potem rozległy się strzały. Zobaczył pośpiesznie chowających się do bram ludzi. Spytał jednego z nich, co się dzieje. Zwykła rzecz. Pewnie ktoś z bezpieki albo milicji upił się i chce pokazać, że jest władzą. Lepiej pan się schowaj. Lecz Marek był odważny, jak diabeł. Więc zamiast schować się, śmiało poszedł naprzód. Naprzeciw niemu. Szedł jakiś jegomość w kapeluszu na bakier. Zdala krzyknął Markowi. Stój! Diabeł szedł ku niemu. Wówczas jegomość ów zamalował go pięścią w zęby. Następnie cofnął się i skierował pistolet w pierś Marka. Nie wiesz, bydlaku, że jestem prezydent? Dlaczego czapki nie zdjąłeś kanalio? Nie masz poszanowania dla władzy, dla członka PPR. Ja też jestem członkiem PPR i też prezydentem, odparł Marek. Pijany w odpowiedzi na to, kopnął Marka w brzuch i wystrzelił. Kula nie trafiła. Diabeł rzucił się na niego, obec władnił i poniósł do bezpieki. W drodze pijak awanturował się i krzyczał. Miasto jest wasze, co w mieście moje. Wszystkich wybije! Do nogi! Cała załoga bezpieki przeraziła się dostarczonymi aresztowanym. Natychmiast zwolniono go i pijany prezydent znów ruszył na miasto. Z ulicy rozległy się strzały. Kierownik bezpieki z groźną miną zbliżył się do Marka. Jak obywatel śmiał zatrzymać dzielnego ppr i prezydenta? I z miejsca wyrżnął diabła pięścią w twarz. Marek wściekł się ze złości. Sprawił fantastyczne lanie całej załodze bezpieki. Potem wsadził pod nos kierownikowi urzędu, dbającego, jak sama nazwa wskazuje, o bezpieczeństwo publiczne, swą legitymację ministra. Skutek był wspaniały. Potężny władca miasta osłupiał z przerażenia. Mamrotał przeproszenia i drżał ze strachu. Marek zaś powiedział – nie mam czasu teraz zrobić z wami porządku. Rozkazuję natychmiast ująć tamtego drania, dać mu w skórę według normalnego zwyczaju, zrobić protokół i dostarczyć mi do dalszego załatwienia. Cały urząd z zapałem rzucił się ścigać awanturnika. Pochwycono go wreszcie, rozbrojono i osadzono w areszcie. Nazajutrz Marek osobiście wysłuchał raportu kierownika UB. Odebrał protokół zeznań, z którego wynikało, że awanturnik nie jest wcale prezydentem Dąbrowy Górniczej, lecz prezydentem Będzina. Kierownik UB był ogromnie oburzony zachowaniem się pijaka. Uważałem zawsze, że towarzysz Nowak nie powinien strzelać do ludzi na terenie cudzego miasta. Ale to taki zachłanny typ, któremu jego miasto nie wystarcza. Mówił na swe usprawiedliwienie, że w będzinie trudno kogoś upolować, bo jak tylko nadchodzi zmierzch, wszyscy siedzą zabarykadowani w domach i nawet światła boją się palić, więc musiał odwiedzać cudze rejony. Mimo tego usprawiedliwienia, Marek, którego bolał brzuch od kopnięcia, skierował sprawę do Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PPR w Katowicach z wnioskiem o ukaranie pijaka którego uderzył, a nawet do niego strzelał, wykazując tym nieposzanowanie dla władz wyższych. Zamierzał nawet zażądać ukarania go grzywną na koszta leczenia ciężko rannych i pogrzeby zabitych jego ofiar. Lecz po namyśle wniosek ten skreślił, aby nie dodawać otuchy elementom reakcyjnym i bezpartyjnej hołocie. Diabeł dopiął swego potężnego dygnitarza wykluczono z partii i usunięto ze stanowiska. Tymczasem w dzienniku Mikołajczyka Gazeta Ludowa z dnia 9 kwietnia 1946 roku, numer 99, przemknęła się złośliwa informacja, którą starano się, co prawda oględnie i umiarkowanie, dyskredytować w opinii społeczeństwa PPR. Podam z niej kilka fragmentów. Cytat. Na jednej z ulic w Dąbrowie Górniczej doszło do strzelaniny, w wyniku której został ranny uczeń Szkoły Górniczej, 17-letni Jan Machura, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Następny cytat. W niedługim czasie po krwawym zajściu ten sam strzelający osobnik zaczepił drugiego ucznia Szkoły Górniczej, Waleriana Marca z Józefowa. I dotkliwie go pobił. Kolejny cytat. W toku dochodzenia ustalono, że strzelaninę urządził prezydent miasta Będzina, Roman Nowak. Po paru dniach, po względnym uporządkowaniu Śląska, diabeł przerzucił się na wybrzeże. Tu roboty było dużo. Reakcja w osobach repatriantów ze wschodu Polski, szczególnie dziko nienawidzących Rosjan, była zachłanna i czynna. Marek energicznie zabrał się do paraliżowania jej działalności. Tworzył towarzystwa i koła przyjaźni polsko-radzieckiej. Zorganizował mnóstwo brygad USA. Przemianował ulice i place miast, także że powierzchowny obserwator mógłby przypuszczać na tej podstawie, że jest w Rosji. Wreszcie wziął udział w uroczystości przekazania marnarce polskiej hojnego daru Związku Radzieckiego. Dziewięciu trawlerów, dwunastu ścigaczy i dwóch kutrów torpedowych. Uroczystość ta była dla diabła pokrzepieniem po trudach odpowiedzialnej i wytężonej pracy. Gdy Marek później spacerował ulicami Gdyni, to podsłuchał taką rozmowę: Widziałeś, jaką flotę dali nam w prezencie Mochy? Szczodry naród dają pancerne dywizje, okręty. Budują nam lotniska, prezentują bombowce, może wkrótce całą swoją armię oddadzą nam. Nazajutrz Marka, jako znającego doskonale język rosyjski, zaproszono na zwiedzanie okrętu z Kanady, który szedł z ładunkiem stanowiącym dar Kanady dla Rosji. Okręt był uszkodzony wskutek burzy na Bałtyku i zawinął do portu dla naprawy i przeładunku. Hojny dar Kanadyjczyków wprowadził w zdumienie Rosjan. Był to chropowaty, pozwijany w wąskie, rulony papier. Jeden z marynarzy zwrócił się do Marka. Czort go wie, co to za papier. Pisać atramentem niemożliwe, bo rozlewa. Ołówkiem też nie można, bo się czepia za zmarszczki. Próbowaliśmy kręcić w nim cygarki i też się nie nadaje, za rzadki. Nawet pośliniony dymu nie ciągnie. Marek wziął jedną rolkę toaletowego papieru i rozwinął długą taśmę. Wiatr pochwycił ją jak chorągiewkę. A wiecie co? Zaproponował Marek. Jeśli Wam się to nie nadaje, to przekażcie cały ładunek memu ministerstwu do uszczelniania budynków przyjaźni polsko-radzieckiej. Jest miękki, taśmy długie, można nim cudownie szpachlować. Zamiast paku szpary w ścianach. I hojny dar higieniczny Kanady bez sprzeciwu przekazano jako zbędny i kłopotliwy balast ministrowi USA. Wieczorem, Marek w towarzystwie kilku dygnitarzy Wybrzeża poszedł do kina wolność na premierę filmu z Olimpiady Radzieckiej w Moskwie na Placu Czerwonym. Diabeł był zachwycony filmem. Zobaczył na nim potęgę fizyczną poszczególnych republik radzieckich, w ogóle. I poszczególnych związków zawodowych, moskiewskich w szczególności. Z tych szczególności najwięcej go ujęły reprezentacje kobiece. Lasy i łany nagich kobiecych nóg i ramion przyprawiły go o zawroty głowy. Dlaczego mnie lucyfer wysłał do Polski, nie zaś do tej wspaniałej Rosji? Po raz setny jęczał czart, ogarniając ognistym spojrzeniem dekoracje z kobiet. Dywany, z rozłożonych na dywanie zaścielającym czerwony plac ciał kobiecych, te lasy i łany wielogatunkowej i wielokalibrowej kobiecości, przyprawiły go o zawrót głowy. W oczach mu ciemniało od kolorowych wystaw urody cielesnej. Tu dopiero reakcja mogła zobaczyć, jak rozkosznie, swobodnie i pięknie żyje w Rosji obywatel sowiecki. Hasający beztrosko w trykotach po placu czerwonym. Lecz na sali publiczność siedziała w milczeniu. Ani oznaki entuzjazmu. Gdy parada skończyła się, poszły dodatki. Kronika ze świata. Marek obojętnie już oglądał szare, nudne zdjęcia. Nagle rozległy się oklaski. Rozbrzmiały głosy. Niech żyje! Na ekranie ukazała się krępa postać Bewina. To podła reakcja zgrzytnął zębami czart. Po wyświetleniu filmów ekran usunięto i na estradę wszedł mówca, który obszernie zaczął wyjaśniać publiczności znaczenie dzisiejszej uroczystości w porcie. Panowało milczenie. Gdy mówca przeszedł do wyjaśniania korzyści, jakie płyną dla Polski, z przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, na sali zaczęto pokaszliwać. Kaszel wkrótce ogarnął całe audytorium i nic poza nim nie było słychać. Mówca przerwał swe wnużenia i czekał, kiedy sala uspokoi się. Potem powiedział To bardzo niekulturalnie przeszkadzać mi mówić, jeśli ktoś jest przeziębiony, powinien siedzieć w domu. Na sali rozległ się śmiech. Ale wkrótce znów nastąpiła cisza. Mówca podjął przerwany wątek. Znowu rozległ się, z początku dyskretny, potem coraz mocniejszy, kaszel. Mówca przerwał swą orację i patrzył na salę. Wszyscy ucichli. Wówczas mówca powiedział: Mam wrażenie, że przemawiałem do bydła. W odpowiedzi sala wybuchnęła śmiechem. W końcu zawrócił i poszedł za kulisy. Wówczas rozległy się oklaski i krzyki, bis, bis. Marek wychodził z kina razem z kierownikiem bezpieki. W pewnej chwili powiedział do niego: Dużo trzeba będzie jeszcze czasu na zniszczenie reakcji. Drobiazg, niech tylko dadzą nam rozkaz. Nie mogę zrozumieć, rzekł Marek oburzony. Dlaczego ci zwariowani Polacy tak bezkrytycznie kochają Anglików, których nigdy na oczy nie widzieli i którzy sprawili im tyle zawodów? Wściekle zaś nienawidzą tak miłych, hojnych, dobrych i uczynnych Rosjan. Przecież mieli dość czasu, żeby ich poznać. Naczelnik UB z spojrzeniem ogarnął dygnitarza, odkaszlnął i powiedział krótko – na no właśnie. Koniec rozdziału.